witamy Was w nowym filmie serii świątecznej. Dziś to będzie taki vlogmas 2 w jednym, gdyż z racji, że mamy delikatny poślizg w nagrywaniu, otworzymy w naszym kalendarzu adwentowym dzisiaj numerki za 2 filmy. Dziewczynki! Patrzcie, otwieramy kalendarz! Dziewczyny już gotowe, czekają na swoje numerki. Najpierw mamy 16. 17. Kto chce 17? Proszę. Co tu jeszcze nam zostało? 18. Proszę, 18 dla Łucji. I jeszcze dziewczynki po jednej paczuszce dostaniecie. I dziś jeszcze otwieramy numer 19. Proszę, Klarunia. 20. Proszę. I 21. Teraz sobie siadamy i otwieramy. Ludzik. Klarcia ma piernikowego ludzika, tak? I gruszkę. To nie jest gruszka, kochanie, to jest bałwanek. Foremka bałwanek. To jest pieczątka, na którą nałożymy te nakładki. Spójrzcie, tak się zakłada. I mamy nakładkę z śnieżynką. Naklejki z bałwankami i foremka bałwanek. Klarcia ma jeszcze jedną nakładkę z piernikowym ludzikiem na pieczątkę. I wiecie, co to jest, dziewczyny? Nie, to nie jest spray na muchy. Tylko to. Na komary pewnie myślałaś. To, dziewczyny, jest sztuczny śnieg, którym udekorujemy nasze okna. Żeby były ładne. Nie ma śniegu na dworzu, to musimy sobie jakoś radzić. A gdzie jest liścik? Nie wiemy, co mamy zrobić za pomocą tych wszystkich rzeczy. Komu się trafił liścik? Może jeszcze ktoś go nie wyjął z torebeczki? Przeszukajcie. Łucja, ty też zajrzyj do swoich. Czy nie przegapił nikt z Was liściku? Tu jest. Ja ci pokażę. Otwórz liścik, a mama zaraz go przeczyta. I batonie. I daj mamie jedną. Dziękuję. I teraz słuchamy. Uwaga, czytam liścik. Gdy już szyby mróz ozdobi i bałwanek w śniegu stoi, napisz prośbę o prezenty, a list zatytułuj Mikołaju Święty. Bałwana! Musimy zrobić bałwanki, musimy ozdobić szyby sztucznym śniegiem i na koniec napiszemy list do Świętego Mikołaja. Zanieście wszystkie rzeczy, które dzisiaj Wam się trafiły, na stół. Nasze stanowisko pracy już jest przygotowane. Dziś będziemy robić dekorację na choinkę w kształcie bałwanka. Tak, a dekorację zrobimy z masy solnej. Ostatnio masa porcelanowa nam nie wyszła, więc dzisiaj zobaczymy, jak nam pójdzie z masą solną. Do zrobienia masy solnej potrzebujemy mąkę, sól oraz wodę. I tu mamy szklaneczkę do odmierzania. Mogę ci, Anielko, otworzyć mąkę. O, z tej strony już jest otwarta. Tutaj wsypujemy do tej szklaneczki, to nad misko to zrobimy, wsypujemy całą szklankę mąki. Dodajemy. I jeszcze jedną szklankę. Musimy nasypać 2 szklanki mąki. Proszę, wrzuć mąkę do miski. Ja też. Bardzo ładnie. Teraz Łucja doda sól. Ja też. Mama pomoże Ci otworzyć sól. Ja już pomogę to wysypać. No, chwileczkę, poczekaj. I też do szklanki wsypujemy. Ja już pomogę. Całą szklankę soli. I tutaj. Proszę, Łucja, już wsyp. No, wsyp szklankę i wsyp do miski. Ja ci pomogę.
I jeszcze jedną szklankę wsypujemy soli. Dobrze, stop, 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 stop. Ok, wsypujemy. No. Bardzo ładnie. Teraz musimy wlać szklankę wody. Proszę, Klarunia, wlewa wodę. Bardzo fajnie. Teraz musimy ugnieść masę, z której później będziemy robić bałwanki. Tak. Teraz oderwij ciasto dookoła. Tak. Bardzo fajnie, odłóż. I unosimy formę. Tak. Dobrze, ślicznie. I teraz go jeszcze raz połóż. Bałwanek nam się udał. Teraz mama na pieczątkę nałoży nakładkę ze śnieżynką. Tak, i odciśniemy. Poczekajcie, dziewczynki, poczekajcie. Dobrze, udało się. Poczekajcie. Pierwsza Klarunia zrobi. Teraz odciśniemy na brzuszku śnieżynkę. Uwaga, zdejmujemy. Ślicznie, brawo. Później ludzik piernikowy, teraz jeszcze śnieżynka. Mocno, Anieliciu, mocno. Bardzo dobrze. I zdejmij. Ślicznie. I teraz Lucia odciśnie na swoim bałwanku. Tak. Bardzo mocno Lucia naciskamy. Super. I zdejmujemy. Oj, troszkę za mocno nam wyszło. Wiesz, za mocno nacisnęłaś. To na tym troszkę delikatniej naciśnij, dobrze? Na tym delikatniej, no. Łusia naciska. I gotowe? No pięknie, brawo. Teraz spójrzcie, dziewczynki. Słomką mama zrobi dziurkę. Później przez tą dziurkę przeciągniemy wstążeczkę i będzie nasza ozdoba wisiała. Tutaj, na dobrze. Czapkę. W czapeczce robimy dziurkę. Pięknie. Podoba się? Teraz swoje bałwanki ułożymy na blaszce. Czekaj, usiądź delikatnie, bo twój jest taki. Trzymaj. Połóż go na blaszce. Ślicznie. Nasze bałwanki ze śnieżynkami są gotowe. Teraz zrobimy bałwanki z piernikowym ludzikiem. Mamy nową masę i odciskamy bałwanka. Thank you.
Teraz odkładamy swoje bałwanki na tacę, tak. A może ci pomoże? Ślicznie. Piękne bałwanki i czekamy, aż wyschną. Nasze bałwanki już są gotowe. Teraz jeszcze muszą wyschnąć. 7. To ile mamy bałwanków? To jest 7. Dużo. 9. 9 bałwanków mamy, tak? Dużo. Dużo. Liczymy. Jeden bałwanek, drugi bałwanek, trzeci bałwanek, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Czyli ile bałwanków? 9. Święty Józef, Pan Jezus w żłobku, Maryja i gwiazda i Daszek. Gotowe? Pokaż, tata, jak wyszło. Tata, puść! No pięknie! Podoba wam się? Teraz czyj wzór robimy? To najpierw Klarunia może, tak? Klarunia, tak. Tata pomoże. Ci pomogę, puszej. Dobrze, pomóż teraz Klaruni trzymać. I 8. No spróbuj, Klarunia. Nie. Mocno. Nie umiem. Tak, bo to jest ciężko. Mama będzie psiukała. Uwaga. Klarcia trzyma mocno. Trzymaj. Trzymaj na dole, tak. Nie bój się. To jest tylko śmiech. I patrzcie. Gotowe. I teraz Łusi wzór zrobimy. Łusia ma bałwanka. Tutaj obok mojego. I klaj. I Łusia na dole trzyma rączkami. I uwaga, robimy. I zdejmujemy. Zimne. I jak wam się podoba? Ładne wzory? Ale nie dotykamy, Anielko. Już dziurę zrobiłaś w Maryi. No widzisz, nie wolno dotykać. To tak, dziewczynki. Dekoracje bałwanki mamy już zrobione, tak? Okna śniegiem ozdobione. To teraz musimy napisać list do... Ślicznie narysowałaś bombki, bardzo ładnie. To może teraz żółtym narysujesz jakieś światełka na choince? Tak. Piękne, Klaruniu, kolorowe bombeczki, bardzo ładnie. Prezenci, zabaw prezenci. No śliczne. Piękna. Bardzo ładna gwiazdeczka, Anielko. Ślicznie. Są światełka. I są światełka. To jeszcze gwiazdę narysuj na czubku choinki. Gdzie jest czubek choinki? Tutaj. Tutaj. No, narysuj gwiazdę. Pomóc ci? Tak. Taką gwiazdeczkę chcesz? Taką hop? I robi takie ozdoby. Tak? Tak. Bardzo ładnie, Klaruniu, ozdobiłaś choinkę. A spójrz, Łusiu, czego nie ma twój święty Mikołaj? Tutaj jest pomalowany, tutaj nie. Też nie ma, ale czego jeszcze nie ma święty Mikołaj? Brody. Brody. Brodę zrobimy z waty. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Będzie mój ho-ho-ho. I tak będzie jeden Mikołaj. To będzie mój ho-ho-ho. Mówi ho-ho-ho? Tak. Tak woła Mikołaj? Klarcia, jak ci idzie?
Pięknie poklejone. Teraz brodę przykleisz, tak? Jeszcze zasłonkę narysuję. Super. Teraz przyklejamy pomponik świętemu Mikołajowi. Bardzo ładnie. A klej teraz podaj kolejnej siostrzyczce. Tak, teraz musimy pokleić pomponik mocno, bardzo dobrze. I gdzie go przyklejamy? Możemy tutaj na górę. Tak, do czapeczki. Teraz musimy narysować prezenty, które byście chciały dostać. No ślicznie narysowałaś. A teraz musisz powiedzieć, co ty byś chciała dostać od świętego Mikołaja. Ja bym dostała do Mikołaja Binga. Tu się koła. Binga? I co jeszcze byś chciała dostać? Wróżki. Strój Tak, wróżek, strój. I psi patrol, pieskami. Strój wróżek i psi patrol, tak? Tak, ale pieskami. Z pieskami. Tylko sobie wolę. To narysuj teraz te prezenty, które byś chciała dostać. Dobrze, a ty, Usiu, co narysujesz? Ja jem prezenty. A jakie prezenty byś chciała dostać? Czerwone. Ja narysuję. Usiu, a co ty byś chciała dostać od świętego Mikołaja? Prezent. A jaki prezent? Lody. Lody? Ciastoliny. A, z ciastoliny. Zestaw ciastoliny do robienia lodów, tak? Klaruniu, a ty jakie prezenty narysujesz? Drzewo. Drzewo na razie rysujesz? A jakie prezenty byś chciała dostać? Patrol. Psi patrol? Tak. I co jeszcze? Dziuki. Wróżki? Strój wróżki, tak? Gotowy prezent. I co jeszcze byś chciała dostać, Klaruniu? Co jeszcze? I ty narysuję czerwone z jabłuska i ty jabłuska. A co to jest baby? Jaki baby byś chciała dostać? To jest klej. Dzidziusia byś chciała dostać? Tak, ale to jest klej baby. A jakiego dzidziusia? Prawdziwego? Nie, baby. Klej babies byś chciała dostać, tak? Domek już mamy dla Cry Babies. Tak? Anielko, skończyłaś już swój list? Tak. Ślicznie. To teraz spakujemy list do koperty. Ale nie mogę, kosadę. Pomóc ci? Bo on jest duży. Mama ci pomoże go złożyć, dobrze? Tak. Tylko musimy jeszcze podpisać go, Anielciu. Jakim kolorem go podpiszemy? Niebieskim. Dobrze, mama ci pomoże, tak? Chodź. Gdzie by przybrać? Tutaj na górze. A. Jakaś literka? A. Aniela. Bardzo ładnie. Idę ze sobą miałą opinię. Teraz musimy złożyć twój list. I tutaj był list. Złożymy go. Żeby brodę mu nie zniszczyć, to go złożymy w taki sposób. I wkładamy go do koperty. Nie czuję się. Wkładamy list do koperty. Proszę, wybierz sobie teraz naklejkę, którą zakleisz kopertę. I tutaj zaklej. Bardzo ładnie. Ślicznie. Łucji, list jest gotowy? Dobrze. To też teraz podpiszemy, tak? Goły! A ja chodzę w niebiesie. Ale co napisać? Trzeba podpisać list jeszcze, tak? No. Jakim kolorem chcesz podpisać list, Usiu? Pink. Różowym, tak. Dobrze. Proszę. Mama. Chwytamy i podpisujemy. Tu jest troszkę miejsca.
To może tu napiszemy. Łucja. Teraz co robimy? Składamy list, tak? Złożymy list. Ale ja muszę mieć kopertę. Tak. I wkładamy do koperty. No, składamy. Pomóż mamie. A co ty składasz? Bardzo ładnie. Teraz Lucia, wybierz sobie naklejkę. Tu są naklejeczki, patrz. Gołe. Bardzo ładnie. Klarcia, twój list też już jest gotowy? Ślicznie. To co, pakujemy go do koperty? Jeszcze musimy list podpisać. Proszę, weź. I tu napiszemy. Jak masz na imię? Kaja. Napiszemy. K. L. A. R. A. Klara. Bardzo ładnie. Teraz złożymy. Nie popsuje się mama mój? Nie popsuje się. Mama go tak złoży, żeby się nie popsuł. Dobrze? Bubu, mama. Tak go złoży mama, żeby się list nie popsuł. Nie popsuł? Nie, nie popsuje się. Ja się. Proszę. I tu wkładamy do koperty. Nie boję się mój. Nie popsuje się, nie martw się. Mama go tak złożyła, że się nie popsuje. Teraz wybierz sobie naklejkę, żeby zakleić kopertę. Tak. Bardzo ładnie, Klaruniu. Ślicznie. Listy są już gotowe. Teraz musimy położyć je na parapecie. I Mikołaj po nie przyjedzie i zabierze w nocy. No, chodźcie. Tak. Pięknie, Klaruniu. No gdzie chcesz, możesz położyć na parapecie. Możesz oprzeć o kwiatka na przykład. Albo tutaj, o, ślicznie. I Anielka swój list położy, tak. Tutaj.